Najbardziej, co ja pamiętam z manipulacji, tak można to nazwać, to było takie wieczne zastraszanie końcem świata. I wyglądało to tak, że tam się urodziło, urodziło się jakieś dziecko, które potrzebowało transfuzji, a rodzice byli świadkami, odmówili, dziecko umarło. A też była sytuacja mojej koleżanki, która też wywodzi się z rodziny świadków Jehowy. Miała ciężką operację, potrzebowała krwi, ale ona już była pełnoletnia. I zdecydowała, że przyjmie tą krew, że przyjmie transfuzję. No i potem słyszała od własnej matki, która jest świadkiem, że ona wolałaby, żeby ona umarła. No, chodzenie po domach, nauczanie innych ludzi, taka ewangelizacja sprawia, że no, trafiają do ludzi, którzy siedzą często godzinami samotnie w domu. I po prostu nagle jest ktoś, kto chce z nimi porozmawiać, zamienić parę słów. I najpierw jest gadka taka życiowa, ale i tak potem ta rozmowa zmierza na temat Biblijny i ta osoba jakoś tam jest ściągana do środka. Tak, że świadkowie są uczeni w jaki sposób zainteresować ludzi i w jaki sposób tak jakby manipulować rozmową czy samymi ludźmi. Zastanawiasz się jak zabezpieczyć do wysłania meble, okna, reklamy, konstrukcje? Sprawdź narożniki piankowe na www.petak.eu Daj lajka, komentarz i suba. Dla ciebie to tylko chwila, a dzięki temu nasz kanał się rozwija. Była świadkowa Jechowy, która w organizacji spędziła 25 lat. Cześć Kamila. Cześć Mateusz. Jak to się stało, że będąc młodą osobą, masz już 25-letnie doświadczenie bycia w świadkach? Teraz mam 30 lat, więc biorąc pod uwagę to, że wychowałam się tam praktycznie od dzieciaka, no to jakby nie było to doświadczenie bierze się właśnie stąd. Moja mama wzięła chrzest, jak miałam 3-4 lata, coś takiego. No i od tamtej pory wychowuję się w tym duchu. Wychowywałam się w tym duchu, może tak. Mama cię tam wciągnęła? Yy, no jakby z automatu. No jak moja mama przyjęła chrzest, jak była małym dzieckiem i żyła tymi naukami, no to rzecz jasna, że chciała te nauki przekazać też swoim dzieciom. Okej, okay, no to może od początku. Jak wyglądają początki w tej organizacji? No początki wyglądały właśnie tak. No jakby nie znałam innego życia, będąc dzieckiem bo od początku, od maleńkości mama zabierała mnie wraz z całym rodzeństwem na spotkania Świadków Jehowy. Oni to nazywają zebraniami. No i uczęszczaliśmy tam trzy razy w tygodniu. Mieliśmy we wtorki studium książki, w czwartek takie zebranie służby kaznodziejskiej, szkoły teokratycznej i potem jeszcze w niedzielę takie studium strażnicy na podstawie Biblii i tam taki wykład jeszcze był. No i tak wyglądało moje życie. No trzy razy w tygodniu na zebrania. Potem jeszcze, jak byłam starsza, to doszła służba kaznodziejska, czyli też chodziłam po domach i, i mówiłam o Bogu. No i tak to leciało. To dość dużo czasu to poświęcałaś. Ja gdzieś znalazłem informację, że to jest taki niecały etat trzeba poświęcić dla Świadków Jehowy miesięcznie. To prawda? To jest mocno zależne, bo... Generalnie nie ma jakiegoś wymogu, że musisz jakiś minimum wyrobić czasu, poświęcając się dla zboru, dla, dla tego wyznania, dla Boga. No ale są też takie. Ale są też takie możliwości, że możesz być tak zwanym pionierem stałym, pomocniczym, czyli wtedy deklarujesz, że przeznaczasz jakąś tam ilość godzin w miesiącu na, na właśnie służbę kaznodziejską. Więc ode mnie nie wymagało się, że będę wyrabiać tam 10, 20, 50 godzin miesięcznie. To jest kwestia już taka indywidualna. No to znaczy, że w internecie też są jakieś nieprawdziwe informacje? Bo ja znalazłem info, że od niektórych wymagają, żeby to było 70 70 godzin w miesiącu. Tak, i to jest wymagane, jak się zadeklarujesz, A, że tyle. To ty tak są prawdziwe informacje. Tak, prawdziwe informacje. Tylko, że właśnie to nie tyczy się każdego. Tylko, jak już zadeklarujesz się, że tyle będziesz robić miesięcznie tych godzin. No to wtedy od ciebie się tego wymaga. Faktycznie. Ale jak jesteś takim zwykłym podstawowym e, głosicielem, to nie ma wymogu, że musisz wyrobić właśnie 10-20 czy ileś godzin. Po prostu dajesz siebie tyle, ile możesz, aczkolwiek jest nakładana taka presja, że mógłbyś robić więcej. To ciekawe, co powiedziałeś, że jest nakładana na ciebie presja, żebyś mógł robić więcej, ale jeżeli jest nakładana na ciebie taka presja, to czy na ciebie była jakakolwiek presja nakładana, żebyś stamtąd nie odchodziła? Żebym nie odchodziła stamtąd. Mhm. Nasze znaczy, u mnie było tak, że o moich planach odejścia nie za bardzo dzieliłam się z rodziną czy z kimkolwiek, więc nikt nie był w stanie mnie zatrzymać. Nikt nie był w stanie wywr wywrzeć na mnie takiej presji, żebym została. Nie mówiłam za bardzo po prostu o moich planach. Dobra, jakby ja rozumiem, postanowiłeś, że odchodzisz i co? Nie wiem, wypisałaś się z organizacji, powiedziałaś, że więcej nie przyjdziesz i oni cię skreśli. Jak to wyglądało? No, są różne metody, jakby odejścia czy, czy wykluczenia. No, ale ja zdecydowałam się na, na taki krok, że ja sama chcę się odłączyć, ja sama chcę odejść. u mnie to wyglądało tak, że to akurat było 7 lat temu w lutym, kiedy postanowiłam napisać list. Krótki, zwięzły list na temat tego, że dziękuję za współpracę, dane mi doświadczenia, że poznałam dużo fajnych ludzi, ale ja chcę odejść i ja już nie chcę być świadkiem Jehowy. Więc u mnie wyglądało to w taki dość delikatny sposób, że ja sama odeszłam, nie przechodząc przez jakieś takie rozmowy, które będą chciały mi wybrać mózg, bo są czasem takie sytuacje, że ktoś chce odejść i jeszcze ma jakąś rozmowę z gronem starszych, żeby jednak Zapytać się tej osoby dlaczego, żeby jednak ją pouczyć, że jak odejdzie, to będzie ciężko je wrócić, że spotkają jakieś konsekwencje. No ja na szczęście starałam się uniknąć takich, takich rozmów, więc list wydał mi się najbezpieczniejszym dla moi, mojego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Czyli po prostu napisałaś list, dałaś i cześć pieśni, temat jest Wysłałam ten list. A okej, okay, w ten sposób jest Tak. Ja nie chciałam pieśni. mieć już interakcji jakichś takich e, z... Z którym ze starszych, bo bałam się, że ktoś będzie chciał na mnie wpłynąć czy a, spowodować u mnie jakieś wyrzuty sumienia. Teraz z tej perspektywy czujesz, że ktoś to manipuluje? W jakiś sposób tak. Naszej, każdy zwraca uwagę na coś innego, ale najbardziej co ja pamiętam z manipulacji, tak można to nazwać, to było takie wieczne zastraszanie końcem świata? I to, było, to była rzecz, która najbardziej manipulowała gdzieś tam moimi, moim postępowaniem, moim życiem i emocjami, bo to wprawiało mnie w jakieś takie naprawdę stany lękowe. Eee... I to powodowało, że, że ja tam w ogóle byłam. Chyba że, chyba, że masz na myśli jeszcze jakąś inną manipulację. Nie, wiesz co, chodziło mi po prostu o taką manipulację, ale na zasadzie wzbudzenia takiego poczucia winy w tobie, że coś robisz nie do końca, tak mm -hmm. jakby. Tego od, od ciebie ktoś wyżej oczekiwał. Tak. Było takiej sytuacji, nawet przygotowując się do, tego, do tej rozmowy, no rozpisałam się na dwie strony na temat różnych takich dziwnych rzeczy. Tam więcej no tego miałaś. <laughs> tak, ale to na jedno pytanie było były dwie strony. Więc były takie sytuacje, i wydaje mi się, że cały czas są. Ja sama tego nie nazywałam manipulacją przed sobą, ale odczuwalne było takie wprowadzanie w poczucie winy że robisz niewystarczająco dużo, że za mało się człowiek angażuje. Było mnóstwo takich rzeczy, które wzbudzały taką niby lekką presję, ale na przestrzeni czasu no, dawało się odczuć to bardzo mocno, przynajmniej dla mnie. Z doświadczenia innych ludzi wiem, że oni odczuwali trochę inaczej. Na przykład ludzie, którzy tam nadal są, bo też miałam, mam czasem styczność z takimi ludźmi, to oni na przykład mówią, że oni nie widzą takiej presji, ale wydaje mi się, że jej nie widzą, bo oni cały czas pod tą presją są i nie chcą jej widzieć. A to ciało kierownicze te presy wywierało? Czy też członkowie, powiesz, co? Ja nie wiem do końca, jak to jest. Czy ludzie, którzy byli, nazwijmy to tak z biznesowego punktu widzenia, na tych samych stanowiskach, na których jesteś ty? Czy jakby kadra kierownicza wywoływała na, na was tę presję? Tutaj ta presja jest tak, nakładana lawinowo. Jest sobie ciało kierownicze, to żeby wytłumaczyć trochę lepiej. Oni mają funkcję jakby papieża, uważają się za jedynego pośrednika między Bogiem a, a ludźmi. Oni uważają, że są kierowani Duchem Świętym, tak mają napisane w swoich publikacjach strażnicy. I oni uważają właśnie, że ten Duch Święty daje im nowe światło na rozumienie pisma świętego. Więc to jest właśnie ciało kierownicze, bo niektórzy nie wiedzą, co to jest po prostu. No, i oni, oni dają jakąś wiedzę, zrozumienie Biblii świadkom. I potem tak, potem są starsi. Znaczy wiadomo, jest jeszcze jakiś tam nadzorca okręgu, nadzorca obwodu, i potem jeśli chodzi już o zbór, to są starsi zboru. No i ci starsi zboru to są pasterze, którzy muszą zająć się swoimi owieczkami, no właśnie, głosicielami, tam swoimi wiernymi. No, i oni mówią wykłady, oni mówią, jak, jak powinno się żyć na podstawie Biblii i tam czasopism. E, więc to jest pierwsza, pierwszy poziom taki już zborowy, jak się, że się nakłada jakoś tam lekką presję, ale potem duża presja jest wywoływana między takimi zwykłymi ludźmi jak ja, to się mówi szeregowi świadkowie Jehowy, bo jeden drugiego pilnuje jeden drugiego, drugiemu patrzy na ręce i tam zaczyna się naprawdę duża presja między, między szeregowymi świadkami, między tymi malutkimi a Z takiego szeregowego świadka może to jest spowodowane tym, że nie chcą gdzieś awansować wyżej. Wiesz, jak będą tak kroczek, 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 tu powiem, tam powiem, tu doniosę, tam coś zrobię, to pójdą wyżej. I to oni będą mieli do czynienia z tym duchem świętym, o którym przed chwilą powiedziałaś. Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się bardziej, że, że to nie wynika, nie wynika z chęci awansu, tylko bardziej z tego, że chcą być bardzo przykładni i zasadnicze. I chcą się bardzo trzymać tych zasad, i chcą, żeby inni się ich trzymali. Bardziej o to chodzi. I już nie o karierę duchową i tam zborową, tylko właśnie o tą taką zasadniczość, że czasem jest wrażenie, że chcą być bardziej święci od papieża i dlatego wzajemnie tak patrzą sobie na ręce, na swoje życie. A czy jest coś takiego, jak nazwijmy to nadmierne interesowanie się kimś, kto być może jest zagubiony? Aby zwerbować go do świadków wiechowy? Szczerze mówiąc, ciężko to nazwać nadmiernym zainteresowaniem. Po prostu wystarczy, że dają zainteresowanie takim osobom, i osoby zagubione, samotne, spragnione miłości i towarzystwa, kiedy dostają jakiekolwiek zainteresowanie, to lgną do takich ludzi. Więc no, chodzenie po domach, nauczanie innych ludzi, taka ewangelizacja sprawia, że no Trafiają do ludzi, którzy siedzą często godzinami samotnie w domu, i po prostu nagle jest ktoś, kto chce z nimi porozmawiać, zamienić parę słów. I najpierw jest gadka taka życiowa, ale i tak potem ta rozmowa zmierza na temat jubliny, i ta osoba jakoś tam jest ściągana do środka. No ale to jest też kwestia indywidualna, bo nie każdy się interesuje, no ale jednak, tak patrząc się na ludzi, którzy a, gdzieś tam przyszli, czy nawet na mnie no to, to bardziej to trafia do takich ludzi zagubionych. Ja uważam, że byłam mocno zagubioną osobą, która szukała gdzieś tam siebie i to sprawiło, że pomijając to, że byłam tam wychowana, to potem jeszcze jako dorosła przyjęłam chrzest. No właśnie, to, bo chciałem iść dalej, ale jak już teraz powiedziałeś o tym chrzcie, to może zostanie przy nim na chwilę. Co to jest ten chrzest i w ogóle jak to wygląda? Hmm, chrzest to jest oddanie się Bogu oficjalnie tak się o tym mówi, tak jest ale u świadków wiąże się to też z jednoczesnym oficjalnym przyłączeniem się do zboru więc chrzest to nie jest tylko oddanie Bogu u świadków ale też potwierdzenie, że tak jestem świadkiem Jehowy należy już do, do tej organizacji no i wygląda w ten sposób, że człowiek jest publicznie zanurzany w wodzie cały i w tym momencie już jest po chrzcie, ochrzczony. No, na wzór Chrystusowy, bo Chrystus I też. To od jest, razu tak. o tym pomyślałem, a nie To coś złego? Nie. Takie zanurzenie? To jest właśnie jak najbardziej, to jest, to jest rzecz jedna z takich, których faktycznie świadkowie się trzymają na wzór biblijny. I tutaj trzeba im przyznać rację, że to robią dobrze. Dobra, jesteśmy przy chrzcie. To czy jest coś, co trzeba zrobić, żeby do takiego chrztu się przygotować? Tak, tak. To nie, to nie jest tak, że przechodzisz sobie do świadków i mówisz, o tak, ja chcę wziąć szest, ja chcę być świadkiem. Trzeba przejść pewne, pewne, pewien proces, żeby zostać dopuszczonym do tego chrztu. No i na początku wygląda tak, że jest to prowadzone studium biblijne na podstawie książki. Akurat tej książki nie mam dzisiaj przy sobie, bo nie wiem, jaka książka teraz aktualnie jest studiowana. Ja studiowałam dwie książki i wydaje mi się, że teraz jest jakaś inna. No, i po przejściu tych książek, jeśli osoba, która prowadzi tobie to studium biblijne, stwierdzi, że okej, okay, nadajesz się, chociaż mi ledwo przepuścili, bo ja miałam dużo kontrowersyjnych swoich y, takich filozoficznych y, myśli, no ale jakoś mnie przepuścili. No i potem po studium książki, jak już się przestuduje tą książkę, y, ma się rozmowy z braćmi starszymi. I trzeba odpowiedzieć na 350 pytań. To, są, to nie jest za jednym razem. To jest kilka spotkań, gdzie odpowiadasz na te 350 pytań. To jest związane z doktryną, żeby oni wtedy sprawdzają, czy faktycznie wierzysz tak jak oni, jakie masz podejście do życia. I jeśli się pozytywnie przejdzie tą, te, te rozmowy i odpowiedzi na te 350 pytań, w tym momencie już jest taka decyzja, że dobra, możesz przyjąć Chrzest i teraz. Na którym kongresie? Świadkowie Jehowy tworzą też takie, takie zloty, zjazdy trzy razy do roku, i tam właśnie na takich zjazdach, na takich kongresach można przyjąć publicznie chrzest. Więc ta droga nie jest taka łatwa, jak się wydaje, że o, po prostu chcę być świadkiem, tylko no, oni skrupulatnie sprawdzają, czy faktycznie m, będziesz na tyle pokorny z, z doktrynami, żeby pasować do nich. No, ale masz 350 pytań. Znasz te pytania wcześniej, czy po prostu oni. jest konkretna liczba, że oni ci muszą zadać 350 pytań, a ty w ogóle nie wiesz, o co zapytają? Nie, nie, nie. Wcześniej dostaję się taką książkę. Już nie pamiętam, co tam jeszcze jest innego w tej książce, ale między innymi są tam też te pytania do chrztu. Tej książki nie mam, bo ja już długo jestem poza. No ale nie. Jesteś... Wiesz, jakie będą pytania, więc spokojnie możesz się przygotować, żeby też jakoś tam poukładać swoje myśli przed tymi spotkaniami. Więc pod tym względem też jest spoko, że nie jesteś brany tak po prostu e, z zaskoczenia. Powiedziałaś ym, wcześniej, że nie masz tej książki z sobą, ale masz trzy inne książki, które ze sobą przyniosłaś. Tak stwierdziłam, że, tak, stwierdziłam, że przywiozę jakieś rekwizyty, bo w, w pytaniach, które do ciebie dostałam, takie, żeby się mniej więcej przygotować, było tam też pytanie o ja to poruszę jako nieprowadząca, <noise> o jakiejś takiej manipulacji wobec innych, o werbowaniu innych. I wtedy na myśl mi przyszło, że tak, że świadkowie są uczeni, w jaki sposób zainteresować ludzi i w jaki sposób tak jakby manipulować rozmową czy samymi ludźmi. No i wtedy na myśl mi przyszła książka. To jest odnoś pożytek z Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej. To ma bardzo zawiły tytuł ta książka, ale o co z nią chodzi? Raz w tygodniu świadkowie jechowy na swoich zebraniach poruszają, mają tak zwaną szkołę teokratyczną. I tam przygotowują sobie w tej szkole scenki, różne takie przypadkowe rozmowy w autobusie, rozmowa w szkole, rozmowa w pracy. Serio, jest tam jest, jest mnóstwo tematów, które można sobie wybrać i przez które trzeba przejść. I potem nie dość, że dostają, dostają taki temat. Do przygotowania, do krótkiego przedstawienia, tam 10-15 minut. I potem dostają konkretne zadanie. Na przykład zadanie numer dwa, w sumie lekcja numer dwa, wyraźna wymowa. I wtedy, jak przechodzi ten czas tej stęki, no to brat starszy ocenia, czy faktycznie ta osoba zwróciła uwagę na tą wyraźną wymowę podczas tej stęki. I oni się uczą tutaj serio wszystkiego, wyraźniej wymowy gestykulacji, intonacji w jaki sposób skierować ponownie rozmowy na to, co oni chcą więc to jest po prostu praktyczny dzienniczek, nie tylko dla świadków ale dla każdego człowieka taka lekcja erystyki, czyli prowadzenia dyskusji i sporów z jednej strony fajne, ale z drugiej strony straszne znaczy tak, jest to takie no człowiek nie jakby jak ja tam byłam ja nie widziałam w tym, że to jest jakaś manipulacja. Ja w tym widziałam takie praktyczne, pożyteczne rzeczy, że przecież takie rzeczy mi się przydadzą w szkole. Jak będą jakieś występy, jakieś przedstawienia publiczne. No ale teraz z perspektywy czasu, no wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu kogoś, nauczyć się kogoś zwerbować, tak? Masz tutaj jeszcze taką jedną granatową albo niebieską książkę, tak? Teraz na nią kątem oka rzucam. I chciałem zapytać o to, czy nie masz wrażenia, że świadkowie Jehowy używają rzeczy wyrwanych z kontekstu, z Biblii? Jak rozmawialiśmy wcześniej, to powiedziałaś, że w tej książce mogę znaleźć na to odpowiedź. Tak, ta książka to jest. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne. Jeszcze raz pokażę. Bo to są długie tytuły, ja tego tak nie pamiętam z pamięci. I ta książka jest kwintesencją nauk Świadków Jehowy. W tej książce e, każda księga biblijna jest wyjaśniona przez pryzmat właśnie nauk Świadków Jehowy. Więc to jest bardzo fajne, to daje przybliżenie Biblii, bo nie we wszystkim Świadkowie Jehowy się mylą, ale no jest tu po prostu całkowicie zawarte, jak oni rozumieją Pismo Święte. Każdą księgę po, po krok, krok po kroku i samemu można sobie po prostu zweryfikować, co jest jakby. Zgodne z biulią, a co nie? Okej, okay, ale dalej nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Czy nie masz wrażenia, że dużo rzeczy jest wyrywanych z kontekstu i zinterpretowanych w taki sposób, w jaki oni chcą to sami przedstawić, a nie tak jak jest do końca? Tak, tak uważam. To jest jeden z powodów, dla którego odeszłam, bo z wieloma rzeczami się nie zgadzałam, zwłaszcza z interpretacją. Na przykład choćby w kwestii krwi. E oni uważali, że krew to dusza i dlatego nie wolno krwi przetaczać, bo to jest jak spożywanie krwi. A przecież Biblia mówi, że właśnie krew to dusza daje życie. I, i, i Bóg, nie, Bóg nie chce ofiar. Więc według mnie, według tego, co ja czuję, jak ja czułam te słowa z Biblii, właśnie Bóg chciał, żebyśmy to życie dawali innym i ratowali za wszelką cenę to życie, bo On nie chce ofiar. A świadkowie to mówili, że to jest dusza, to jest życie, więc nie możemy tego sobie przekazywać. I nie możemy tego spożywać, bo oni transfuzję mówili, że to jest jak na, na równi ze spożywaniem czyjejś krwi. Jakbyśmy wypili te szklanki. W Starym Testamencie, żebym teraz czegoś nie pomylił, ale jest tak, że jak Kain i Abel składają ofiarę Bogu, jeden składa tam ze zwierzęcia żywego, które już później nie jest żywe, a drugi składa z plonów roli. Mhm. To Bogu podoba się ofiara tego pierwszego, z tego zwierzęcia, z tej krwi. On, Jakby tam jest informacja, że on. Czuję tę ofiarę i że dla tak. niego to jest dobre. Więc dlaczego mm -hmm. dla świadków Jehowy przetaczanie krwi jest czymś złym? I zaraz drugie pytanie, od razu zadam. Czy w przypadku, gdybym był świadkiem Jehowy, mam wypadek, potrzebuję transfuzji, to co? Pierwsza rzecz o tych o Kainie Ablu i ich ofiarach, no to tam wręcz fajnie było w Biblii napisane, że dla Boga była to przyjemna woń. Tak, przyjemna woń. Tak, więc to, to wręcz nawet mocniejsze takie stwierdzenie. I szczerze mówiąc, m, chyba musiałabym się w, w głębiej w to zagłębić, żeby zrozumieć to do końca. Znaczy niektórzy uważają, że Bóg po prostu lubi krew jest krwawy, ale to wiadomo, są różne interpretacje. No ale najwyraźniej dla Boga ta, ten, ten zapach spalanej krwi był czymś ważnym. Co do tej transfuzji, co się pytałeś, jakbyś był świadkiem i, i jakby to było, no to zazwyczaj mówi się wśród świadków, że to jest kwestia twojego sumienia. Czy przyjmiesz transfuzję, czy nie. Ale prawda wygląda tak, że jeśli przyjąłbyś transfuzję, żeby uratować swoje życie, to byłbyś napiętnowany, że przyjąłeś krew, że się nie poświęciłeś dla Boga no i przez długi czas by to za tobą po prostu szło. A Najlepiej znasz... by było, jakbyś nie przyjął wcale i umarł. O właśnie o to chciałem teraz zapytać. Czy znasz przypadki osób, które nie przyjęły? Ja osobiście yy, nie znam takich osób. Nie miałam styczności, ale w, y, u nas były trzy zbory obok siebie w jednym budynku i wyglądało to tak, że tam się urodziło, urodziło się jakieś dziecko, które potrzebowało transfuzji, a rodzice byli świadkami, odmówili: Dziecko umarło. Więc z, zdarzają się takie sytuacje. A też była sytuacja mojej koleżanki, y, która też wywodzi się z rodziny świadków Jechowy. Y, miała ciężką operację, potrzebowała krwi. Ale ona już była pełnoletnia i zdecydowała, że przyjmie tą krew, że przyjmie transfuzję. No i potem słyszała od własnej matki, która jest świadkiem, że ona wolałaby, żeby ona umarła. Jak powiedziałaś o tym dziecku, to ja takie oczy zrobiłem i tak sobie pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy wtedy. Ja wiem, że to będzie ocena, ale, ale pozwolę sobie na taką ocenę. Pierwsze słowo, które mi przyszło wtedy do głowy, to było morderstwo. Jak możesz odmówić swojemu dziecku krwi i prawa do życia? No To jest kwestia wiary i, i sumienia o, tych osób. Teraz już na szczęście żyjemy w trochę innych czasach, bo w obecnych czasach, jeśli byłaby taka sytuacja, że dziecko potrzebowałoby krwi, automatycznie szpital zawiadamia sąd rodzinny i sąd rodzinny czasowo y, zawiesza prawa rodzicielskie rodziców, zezwala na, na przetoczenie krwi, i potem i prawa im wracają. Więc teraz y, jest to lepiej rozwiązane niż kiedyś teraz patrzy się, ogółem patrzy się bardziej na dobro tych dzieci więc cokolwiek rodzice teraz decydują to jednak ludzie dookoła wiedzą, co byłoby lepsze, tak, że muszą uratować lekarz też ma w obowiązku uratować życie. więc teraz już jest trochę inaczej, ale sytuacja, jakie się wydarzały kiedyś to dla mnie kuriozum a narządy? Można mieć przeszczep? Czy to jest traktowane tak samo jak krew? no właśnie to jest ciekawe, bo obecnie można ale we wcześniejszych latach, we wcześniejszych latach nauki Świadków Jehowy mówiły, że nie wolno mieć przeszczepów, no bo w przeszczepach też jest krew, prawda? I z czasem te nauki się zmieniły. I że teraz nagle można. Ale ile ludzi umarło w tym czasie, którzy odmówili przeszczepu dla Boga? No ale to jeszcze pozwolę sobie na chwilę wrócić do tego małego dziecka, któremu rodzice odmówili prawa do życia. Spotkała ich za to jakaś... Kara, ale nie mówię o napiętnowaniu społecznym, bo to jest jakby żadna kara. Mówię o takiej karze dotkliwej i karze fizycznej, czyli po prostu karze, którą wymierza tak zwany wymiar sprawiedliwości. Tutaj nie mam żadnych informacji. Nie mam informacji, co, co się wydarzyło z nimi dalej, jeśli chodzi o, o kwestie prawa naszego, które, które mamy w Polsce. Ale jeśli chodzi o, o to, jak byli traktowani w zboże, no to to było takie dumne, że że oni nie złamali zasad Bożych nawet dla dziecka. Że poświęcili to dziecko dla zasad Bożych. I to było przez prawo, na pewno było piętnowane i przez zwykłą społeczność, ale przez społeczność świadków to było wręcz takie takie poświęcenie, jak kiedyś Bóg chciał poświęcić, kazał Abrahamowi poświęcić Izaaka, takie ty mówisz o teraz Abrahamie i a ja pomyślałem o Hiobie w tym momencie, jak, jak ty zaczęłaś o tym mówić, że też stracił wszystko i nadal nie odwrócił się od Boga. To może ja źle myślę, może to ty źle myślisz, może dookoła źle myślą, może świadkowie Jehowy dobrze myślą, że mimo wszystko, mimo tego cierpienia, tych trudności, oni dalej trwają przy Bogu i dostaną za to nagrodę w niebie. Tak, wydaje mi się, że ciężko powiedzieć, czy, czy my się mylimy, czy myślimy dobrze, czy oni. Ale faktycznie oni wierzą, że teraz, jak coś poświęcą, no to później dostaną za to nagrodę w raju. Oni wiedzą, że poświęcą teraz dziecko, że to dziecko umrze, ale że tak znowu spotkają się w raju, bo dziecko zmarłych Jak są dzieci w, y, traktowane u świadków Jehowy? Ojej. Znaczy to jest. Y, nie wiem, jak wygląda to teraz, ale jak ja byłam dzieckiem. No to tutaj nie było takiego prawa, żeby powiedzieć: Nie, nie chcę iść na zebranie. Na przykład to, to takie właśnie jest. Y, najbardziej to wspominam, bo no takie zebrania trzy razy w tygodniu były dla dziecka najbardziej męczące. I ja pamiętam, że strasznie się przeciwko temu buntowałam. Więc no, ja nie miałam prawa głosu, powiedzieć: Nie, nie chcę iść. No po prostu trzeba było iść na to zebranie. No i przeważnie to też były ogólnie czasy, jak ja byłam dzieckiem, że dzieci ryby głosu nie miały. Tak się mówiło. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Ale mimo wszystko, i tak jest na dzieciach kła, kła... kładziony nacisk. Tak, jest kładzona nacisk i presja, tak, że no żeby były. Żeby jednak nie angażowały się za bardzo w sprawy szkoły. Żeby nie miały jakoś specjalnie przyjaciół poza szkołą, przyjaciół związanych ze szkołą. Wiesz o co chodzi? Że ogranicza się kontakty społeczne z innymi ludźmi spoza organizacji. I dzieci są. Zachęcane, żeby też ograniczały kontakt, żeby bardziej szukały przyjaciół w zborze niż w szkole, w klasie czy na innych zajęciach. Więc jest nakładana taka presja na nich. No, ym, mówi się dzieciom, że złe towarzystwo przysuje pożyteczne obyczaje. No i dzieci potem same chcą unikać innego towarzystwa niż, niż swojskie zborowe. Ym, jaka jeszcze. Co jeszcze można powiedzieć o traktowaniu dzieci w zborze? Czy oni w zborze przez ludzi dorosłych, starszych, byli traktowani jako coś fajnego, coś dobrego, co wchodzi do organizacji i być może będzie taką rato, latoroślą, która za chwilę rozkwitnie? Czy po prostu, bo ty powiedziałaś chwilkę wcześniej, że jakby dzieci i ryby głosu nie mają, czy to w 100% jest tak, jak powiedziałaś? Znaczy, jeśli chodzi o dzieci, które są roślinkami wyrastającymi. W społeczności świadków, że zasilą potem, jakby ich ich kręgi, to było dwojakie podejście. Bo z jednej strony mówiono, że dzieci to jest dar od Boga, ale były też osoby, które uważały, że nie ma po co, nie ma sensu się rozmnażać, mieć dzieci, bo zaraz i tak przyjdzie koniec świata i trzeba skupić się na działalności kaznodziejskiej. Więc nie dostrzegłam jednego jakby jednego spojrzenia na tą kwestię. Były, było to podzielone byli ludzie, którzy twierdzili, że warto mieć dzieci, a inni, że trzeba skupić się na, na działalności, bo ten koniec świata przyjdzie zaraz, więc mówię, nie mam nie mam jednego spojrzenia na to Masz pretensje do swojej rodziny, że wciągnęła cię do świadków? Ja po prostu zostałam tam wychowana więc nie, nie mam, nie mam pretensji do, do mojej rodziny Uważam, że moja mama chciała jak najlepiej dla, dla nas jako dzieci. Robiła wszystko zgodnie ze swoim sumieniem. I ja mogę mieć pretensje tylko do samej siebie. Bo ja jednak przyjęłam chrzest jako dorosła osoba, a nie musiałam. Więc ja nie mam prawa mieć pretensji do mojej rodziny. Bo twoja mama nadal tam jest. Tak, moja mama, moja siostra. Na szczęście niewiele, niewielu z nas się ochrzciło. Ja mam szóstka rodzeństwa. nas było siedem dzieci. I w sumie teraz tylko jedno jest świadkiem Jehowy nadal. Moja siostra jeszcze jedna też była świadkiem, ale odeszła przede mną. Więc, więc nie mam tak źle, bo jednak mam styczność z częścią rodziny. Z częścią? Nie ze wszystkimi? Masz jakiś zakaz? Yy, no Generalnie wygląda tak, że jak yy, osoba wierząca jak świadek odchodzi ze zboru, no to inni świadkowie, ochrzczeni się od niego, muszą odwrócić. Więc kiedy ja odeszłam, to ja straciłam wszystkich dotychczasowych przyjaciół. Wszystkich. Kompletnie. Przyjaciół, gdzie ja naprawdę wierzyłam, że moje odejście nic nie zmieni między nami. Straciłam kontakt z mamą na parę lat. No i straciłam kontakt z siostrą, która jest świadkiem, i z jej mężem. Bo byłam kimś gorszym niż niż morderca, niż jakiś przestępca, bo ja byłam jakimś antychrystem, kimś, kto sprzeciwił się, kto sam odszedł po prostu od Boga. No i to było ciężkie. To było ciężkie, no bo byłam totalnie sama z tym wszystkim. Teraz to wygląda trochę inaczej, bo gdzieś tam kontakt z mamą wrócił, gdy mój tata zachorował i potem umarł, ale no nadal nie są to jakieś takie mocno bliskie kontakty. Ja to jak najbardziej rozumiem, bo. To jest część ich nauki. Znaczy, ja tego nie popieram yy, kompletnie, bo uważam, że to jest bardzo raniące dla osób, które odchodzą, ale jednak rozumiem ich, że oni są tak nauczani i po prostu tego się muszą trzymać. To jest przykre, że, że jest taka manipulacja, która prowadzi, że odwracasz się od swojego dziecka, od swojej siostry, brata. I jak mijasz dawnych przyjaciół na ulicy, nawet ci nie powiedzą cześć ani dzień dobry. Przeważnie odwracają głowę albo przechodzą na drugą stronę ulicy. To jest tak zwany ostracyzm. To jest bardzo trudne w podejściu. A miałaś szczęśliwe dzieciństwo? Ciężko, Ciężko mi o tym mówić, czy miałam szczęśliwe dzieciństwo, bo ja bardzo krytycznie patrzyłam na moje dzieciństwo zawsze. Byłam dzieckiem, które wtedy było niezdiagnozowane. I patrzyłam bardzo zerojedynkowo na wszystko, i uważałam, że jestem bardzo pogrzywdzona przez życie. Teraz jak tak patrzę na, na moje dzieciństwo, to myślę sobie, że miałam całkiem fajne dzieciństwo. W sensie widziałam rodziców, którzy się kochają. Moi rodzice się nigdy nie kłócili. Nie było nadużywania alkoholu. Więc miałam lepiej niż inne dzieci w tamtym czasie, w tamtych czasach, gdzie inne dzieci widziały, jak rodzice się kłócą, czy, tam, czy, czy piją alkohol, bo tam to było dość popularne wtedy. Jakieś takie domowe imprezy przy dzieciach, więc tak obiektywnie patrząc, no ja miałam całkiem spoko dzieciństwo. Widziałam dużo miłości. Mama też się nami zajmowała długo. Przedkładała zajmowanie się dziećmi niż pracą zawodową. Dopiero jak podrośliśmy to poszła do pracy, więc bo miałam dobre. Ale ty masz teraz kontakt z mamą, tak? Tak, teraz mam kontakt z moją mamą tylko dlatego, że z nią mieszkam. Mieszkam z nią w taki sposób, że po prostu wynajmuję u niej trzy pokoje do życia, bo też znalazłam się dwa lata temu w takiej sytuacji, która no, zmusiła mnie do proszenia o pomoc, i moja mama mi tej pomocy udzieliła. E, więc nie ma u nas, między mną a moją mamą, wygląda kontakt tak, że w sumie prowadzimy osobne życie. Nigdy nie wchodzimy na jakieś głębsze dyskusje na temat Biblii, w ogóle nie wchodzimy na takie tematy. Nigdy nie miałyśmy jakichś takich tematów, żebym ja ją chciała przyciągnąć na moją stronę, czy ona na mnie na swoją. Po prostu mamy minimalny kontakt, który jest wymagany do tego, żeby mieszkać ze sobą pod jednym dachem. Ale tak funkcjonujecie, że tak, sorry, że pytam, ale tak normalnie funkcjonujecie poza, poza tym? Czy, czy po prostu wasz, wasza relacja taka matka-córka jest na takim poziomie małym? No tak, jak mówiłam wcześniej, jak mój, mój tata zachorował, potem umarł a ja byłam w sytuacji, gdzie potrzebowałam pomocy, moja mama wtedy po prostu mi tej pomocy udzieliła i z nią zamieszkałam. No i żyjemy, żyje nam się dobrze, bo no, no nie kłócimy się o nic, są jasne zasady, które panują w tym domu i relacja matka z córką teraz jest o wiele lepsza niż kiedyś w porównaniu do tego, co kiedyś było, bo jestem w stanie przyjść do mojej mamy i powiedzieć o wszystkim, co się u mnie w życiu dzieje, co mnie boli, poprosić ją o radę ale tak jak mówię, nigdy nie wchodzimy na tematy związane z religią, bo ja też nie chciałabym, żeby ona odczuła, że, że ja bym ją chciała przyciągnąć na swoją stronę, czy jestem przeciwko niej. Nie, ja moją mamę wspieram, ja moją mamę rozumiem, ja szanuję to, że ona tam jest i jakby wiem, że ona tam spędziła całe swoje życie, ja jak najbardziej nie chciałabym w to ingerować. Powiedz mi, bo trochę interesuje mnie to, jak wyglądają związki między mężczyzną a kobietą. I ty już się uśmiechasz. <noise> Jak wyglądają związki między mężczyzną a kobietą w organizacji? Czy one są na takiej zasadzie, że można sobie, nie wiem, chodzić z sobą za rękę, gdzieś tam się pocałować, czy to jest coś takiego, że lepiej nie? Wszystko to zależy, bo... Zależy pewnie no, na jakimś jest etapie w organizacji. Do, znaczy na jakimś jest etapie związku tak naprawdę, bo to, że ludzie sobie okazują jakieś tam czułości i emocje, to nie jest nic złego. Tylko kwestia, na jakim jesteś etapie. Bo na przykład u świadków, jak jesteście tylko chłopakiem, dziewczyną i się dopiero spotykacie i poznajecie, no to bardzo niestosownym jest, żeby trzymacie się za ręce, całować, obejmować, spędzać czas sam na sam. Ogółem spędzanie czasu sam na sam jest źle widziane. Ale jak już jesteście narzeczeństwem, to już też inaczej to wygląda, że trzymacie się za ręce, bo dobra, oni już sobie obiecali, i oni przecież zaraz wezmą ślub. I inaczej wtedy patrzy się na okazywa okazywanie sobie czułości. Ale jeśli chodzi o spotykanie się zwykłe, no to niestety zdarzały się takie sytuacje, że chłopak z dziewczyną, jak gdzieś tam byli widzeni sami, czy trzymali się za ręce i ktoś widział na mieście. No to potem mieli rozmowy ze starszymi, że to nie wypada, że tak nie powinno być. No, no ciężko jest, jakby zbudować taką bliższą relację, bo najlepiej budować ją u świadków pod okiem jakiejś jeszcze innej osoby. Jeżeli się mylę, to wyprowadź nie z błędu, ale ty chyba teraz mówisz o związku kobiety i mężczyzny, którzy są w organizacji, tak? Tak. A czy da się być w związku, że na przykład mężczyzna jest w organizacji, a kobieta jest poza organizacją? Tak, zdarzają się takie związki, jak najbardziej. Ja w sumie wychowywałam się w takiej rodzinie, bo mama była świadkiem, a tata był katolikiem, ale niewierzącym, nie niepraktykującym. Więc to też był dom podzielony religijnie, i mama, mama wyszła, ale dobra, wyszła przed chrztem za tatę. No, ale jednak już znała tą prawdę, już znała świadków, jak, jak wychodziła za mąż. Yy, ale zdarzały się takie sytuacje, i nie jest to jakoś specjalnie popierane. Yy. Nie jest to nic zakazanego. Świadkowie mówią, że, no, że najlepiej by było, jakbyś związał się z osobą tej samej wiary. Bo jest taki fragment w Biblii, gdzie jest napisane, że żeby wchodzić w równe jarzmo. Że jak są dwa woły, one dobrze ciągną wóz. A jak jest wół i osioł, to już nie ma równowagi sił. O to chodzi. Że najlepiej by było, jakby były osoby tej samej wiary. No ale wiadomo, no, serce nie sługa. no, Zdarzają się takie sytuacje. No i wtedy no, osoby w zborze kręcą nosem. Ale jeśli taka osoba zaprosi zbór na ślub. Bo znam sytuację, gdzie akurat kobieta była świadkiem Jehowy i ona wyszła za mąż za osobę ze świata. Ze świata, czyli osobę niewierzącą w ich sposób. No i zaprosiła wszystkich na ślub. Ten ślub nie był ogłoszony z mównicy na zebraniu, bo to był ślub taki, no nie za bardzo popierany, ale że okej. Okay. I nikt nie przyszedł ze zboru na ich ślub. Czyli to nie było zakazane, ale widać było, że nikt tego nie poparł. I no, więc są czasem rzeczy, nie ma zakazu, żeby się nie wiązać, tylko jest rada, rada, żeby się nie wiązać z innymi, spoza zboru. No, ale powiedziałaś, że nikt nie przyszedł, czyli jakiś ostracyzm chyba był. Tak, tak. Ale to zakazu nie było. Nie było zakazu? Tak, nie tylko było zakazu. tylko kara tylko, bez winy. Tak, taka kara, takie pokazanie, że, że te osoby się po prostu nie zgadzają z tym, że mają niesmak. Też przykre, no, ale no, to też jakby decyzja tamtych osób. A jeśli chodzi o traktowanie kobiet i mężczyzn, to. No bo wiadomo, w takim kościele, nazwijmy to zwykłym, są hierarchowie kościoła, są od księży, nawet wcześniej ministranci, przez biskupów, arcybiskupów, papież i wszyscy po kolei. To są mężczyźni. A jak to wygląda u Was? Znaczy, jak to wyglądało nie u Was, tylko. Wiesz, co chcę powiedzieć? Może być u mnie, no. ja w końcu jakby zostałam zbudowana przez, przez doświadczenia, które miałam w dzieciństwie, więc można powiedzieć, że u mnie. U nas to wyglądało tak, że no podobnie jak w innych kościołach chrześcijańskich, że to mężczyźni mogą mieć jakieś zboże przywileje, być jakimiś sługami Boga i zdobywać jakieś miejsca w hierarchii. Więc analogicznie jak w kościele, zamiast ministrantów byli słudzy pomocnicze, którzy pomagali starszym też w organizacji tych zebrań, ktoś nosił mikrofon do odpowiedzi, przygotowywali mównice, takie rzeczy. Potem byli starsi, potem był koordynator grona starszych, taki nadstarszy, który po prostu organizował też, też pracę starszych. Potem był nadzorca obwodu, potem był okręgu i potem gdzieś tam wyżej. I wyżej już nie wiem bo u nas tak się nie mówiło o jakichś tam hierarchiach wyższych, tylko wiem, że byli nadzorcy obwodu i potem już ciało kierownicze. No jeszcze są takie biura, biura, które organizują pracę danych krajów, świadków w danych krajach, no to są biura oddziału, no i u nas w Polsce jest biuro nadarzenia. Na Więc no też tylko mężczyźni, tylko mężczyźni mogą spróbować jakąś taką posługę w zborach. O kobietach mówi się, że też służą, że ich, sługa, ich posługa to może być na przykład. Tym mężczyzną. Tak, wspieranie swoich ja mężczyzn. Tak po wiesz, w żartach wtrąciłem, oczywiście. Ale tak jest, właśnie. Wspieranie swoich mężów w tym, by oni mogli działać duchowo dla zboru. I ich służba to też angażowanie się w służbę kaznodziejską. Bo one nie mogą przecież zostać sługą pomocniczym i tak dalej, nikim wyżej. Czyli nie było żadnej motywacji takiej parcia do jakiegoś awansu no, dla kobiet. U kobiet nie, u mężczyzn było, było u mężczyzn, duże partia. Tak, właśnie, o kobietach tak. mówię. U kobietach nie było takiego parcia. No, jedyne co no, to zachęcanie właśnie sióstr, tych człon członki zboru, by angażował się jeszcze więcej w służbę kaznodziejską. No to tak było. Czasem były też jakieś takie rady, żeby mocniej interesować się starszymi ludźmi. No to też wiadomo, że, że kobiety sprawowały taką funkcję opiekuńczą, bo mają to w naturze. Jak wygląda chodzenie po domach, albo to stanie przy ulicy, bo zawsze mnie to po prostu interesowało. Czy to, jakby to jest narzucone, że trzeba chodzić po domach, i wiesz, pukać? Do mnie też nie tak dawno ktoś ze świadków wiechowych zapukał, i czy to jest narzucone, że trzeba stać przy tej drodze i to konkretnie mają być nie, wiem, bo ja chyba zawsze widziałem dwie osoby. Chyba mhm. tej mężczyzny. Chyba, ch chyba tak zapamiętałem. To jest narzucone, czy możesz się zgłosić, albo nie? Tak, to jest jedna z rzeczy, jedna z zasad Świadków Jehowy, którą Świadek Jehowy musi robić. Czyli musi brać udział w ewangelizacji, w służbie kaznodziejskiej. Więc chodzenie po domach to jest taka podstawa bycia świadkiem, bo tak powiedział Jezus, żeby iść od domu do domu. A służba taka przy tym wózku, przy tym stojaku, na, na ulicy, to jest takie rozszerzenie jakby tej, tej działalności kaznodziejskiej, żeby też w jakiś inny sposób do tych ludzi dotrzeć. No i chodzenie po domach, szczerze mówiąc, to zawsze był dla mnie ogromny stres. Ogromny A, Chodziłaś, stres. tak? No chodziłam, no jak przecież byłam świadkiem, musiałam chodzić. Dawaj, um, bo mnie to strasznie interesuje. Chodziłam po domach i to był mega, mega stres, ale też żeby było łatwiej i mi, i innym świadkom, no to wiadomo, uczyliśmy się właśnie na tych zebraniach Szkoły Teokratycznej, jak zaczynać w ogóle rozmowę z kimś, jak ją prowadzić, jak ją zakończyć. No, uczyliśmy się takich rzeczy, żeby mieć trochę mniej stresu. No i też przed każdym wyjściem do takiej służby, na przykład w soboty, była taka zbiórka właśnie ze starszym, i tam sobie omawialiśmy coś, żeby nam było prościej, ale to i tak był mega, mega stres. Takie zapukanie do kogoś, odezwanie się, ta osoba jest wyciągnięta nagle ze swojego życia, nie wiem, zmwała naczynia, robiła obiad, spała. I to było bardzo stresujące, jak ktoś zareaguje. Więc, ale na szczęście, to może jest niefajne, co powiem, ale na szczęście, dużo było nie dziękuję mam swoją religię, nie dziękuję, nie mam czasu, nie dziękuję, nie chcę rozmawiać. Najgorsze sytuacje były, jak ktoś w końcu chciał rozmawiać. To były najgorsze sytuacje. Bo ja na, ze na, na tych zebraniach, na spotkaniach uczyłam się, jak zaczynać rozmowę, i jak mieć tą odwagę do. Do, do wstępu. I jak nagle trafiłam na osobę, która chciała ze mną rozmawiać o Bogu, w pewnym momencie czułam, że ja tracę grunt pod nogami, że ja nie wiem, jak mam prowadzić tą rozmowę dalej, że wszystko, cokolwiek mówiłam, ta osoba się ze mną zgadzała i to było dla niej oczywiste. Ja już w końcu nie wiedziałam, o czym mam rozmawiać. <laughs> no i to jest, to jest serio najbardziej trudne. Jak już ktoś jest zainteresowany i chce z tą rozmawiać, <laughs> bo tak to. Jak ktoś odmawia, to jest prościej, idziesz dalej po prostu. No ja tak... Też kiedyś zadzwonili do mnie domofonem do, do mieszkania i tak w ogóle wyrwany ze swojego, ze swojego życia i pani zapytała, czy chce porozmawiać o Bogu. Ja tak od razu nie. Albo tak jak dzwoni do ciebie jakiś call center, jak słyszysz, tylko odkładasz. Albo mówisz, nie dziękuję. Taki automat ci się włącza. Ale, ale są jednak sytuacje, gdzie ludzie akurat siedzieli, myśleli o czymś i nagle pukają świadkowie i, i to jakby to nich trafia i mają czas i chcą rozmawiać. No Ja trafiłam na taką sytuację, nie wiem, kilka razy no i trudno było prowadzić potem tą rozmowę. Dlatego najczęściej jak się wychodziło do takiej służby, to w ogóle służba wygląda tak, że idzie się we dwoje. Od drzwi do drzwi. Więc zawsze brało się ze sobą jakąś osobę bardziej doświadczoną. Ja często chodziłam z jakąś pionierką, czyli z osobą, która właśnie tak deklaruje, że, że będzie poświęcać jakiś swój wyznaczony czas na służbę. No i taka osoba też miała duże doświadczenie, więc ja starałam się chodzić z takimi osobami do służby, żeby uniknąć takich sytuacji, że nagle dwie zagubione osoby nie będą wiedziały, co mówić. A masz jakieś statystyki albo tak ze swojego doświadczenia, tak załóżmy na 100 osób, które odwiedziłaś, ile osób rzeczywiście chciało gadać? Y szczerze mówiąc, nie prowadziłam takich statystyk i do dzisiaj żałuję, że nie prowadziłam. Bo to jest ciekawe. I w ogóle jest taka sytuacja, że jak idzie się do tej służby, no to się robi takie notatki. W sensie jestem, na, nie wiem, na chorzowskiej 1 przez 10, no to i tam sobie piszę w notatniku, czytałam, nie wiem, że osoba wyglądała na smutną, albo ta osoba powiedziała, że ktoś jej umarł, no to kolejnym razem przyjść z broszurą o pokrzepieniu po śmierci. I nie powinno się robić takich notatek według prawa, według RODO. Ale wtedy też to nie obowiązywało. Generalnie to też pokazuje, jak bardzo świadkowie chce, chcieli trafić do tych ludzi. Stereo były tam takie różne notatki, ile ktoś ma lat, czy ktoś ma dzieci, bo na podstawie tych informacji, jak potem przekazywało się te notatki komuś innemu, ktoś inny wiedział, z jakim materiałem może pójść. Bo do osoby w podeszłym wieku przecież nie pójdzie yy, z broszurą o dzieciach, o wychowywaniu dzieci, tylko powie coś o, nie wiem, o tym, jak nie czuć się samotnym na starość na przykład. No. No, a jeszcze wracając, bo się o tą służbę przy wózku tą na ulicę, no to to jest służba czasem są osoby dwie, czasem jest więcej bo na przykład w Gdańsku widziałam, że są cztery wózki czy w Krakowie, obok siebie po polsku, tam po ukraińsku po angielsku i tam, w jakimś jeszcze innym języku więc czasem jest więcej osób niż dwie i ta służba jest najlepszą służbą na świecie, bo stoisz i nic nie robisz, stoisz i sobie gadasz ze znajomymi ze zboru, w sensie stoicie sobie, sobie gadać o różnych rzeczach i to polega na tym, że kto będzie chciał, to podejdzie. Ale ja stałam wiele razy przy wózku i nikt nie podszedł za mojej kadencji. Więc naprawdę <grym służba <grym przy wózku jest po prostu the best. Ja polecam każdemu świadkowi służbę przy wózku. Ale nie muszę polecać nawet, bo jak tylko te wózki wkroczyły na polską wszyscy ziemię. Wszyscy chcieli. Tak, to wszyscy. To grafik na wózki był, nie? W zboże wypisywany. Bo to była najprzyjemniejsza służba, najłatwiejsza do odbędnienia. Bo się raportowało godziny za stanie przy wózku. Powiedziałaś wcześniej, że Jezus mówił, że chodźcie od domu do domu i nauczajcie, ale to też były inne czasy. To też byli inni ludzie. Może warto by było usiąść, przejrzeć statystyki takich otwarć w takich mieszkaniach, że ludzie naprawdę pewnie nie otwierają, nie chcą gadać i wyciągnąć z tego wnioski. Co o tym myślisz? Ja uważam, że jak najbardziej. Ja uważałam yy, tak samo, jak należałam do zboru, że. Yy. Powinno być więcej służby tak zwanej nieoficjalnej. Służby z przypadku, w sensie spotykasz kogoś i w samoistnej rozmowie po prostu mówienie o Bogu, a nie, że celowo do kogoś idę i mu się narzucam z tematem. Ja uważam, że to powinno wypływać z serca, że to powinno być takie naturalne, a nie iść celowo. Poza tym, tutaj wchodzi kwestia znowu jakiejś tam interpretacji, czy złej interpretacji, przepraszam, złej interpretacji no bo faktycznie jest napisane, żeby chodzić od drzwi do drzwi. Ale jeszcze wcześniej Jezus mówił, że każdy zboże jest stworzony do czegoś innego. Tak jak oko jest stworzone do patrzenia, a stopa do chodzenia, tak ludzie w zboże są stworzeni do innych rzeczy. Jedni do usługiwania, drugi, drudzy do ewangelizacji. A tutaj każdemu się kazało ewangelizować. I ja z tym się totalnie nie zgadzałam, biorąc pod uwagę słowa Jezusa. Tak, bo jeden będzie miał... Będzie inżynierem, a drugi będzie nauczycielem polskiego. To jest tak samo jak z ludźmi. Tak, prawda jest taka, że tutaj problem z tym głoszeniem od domu do domu był taki, że nie każdy jest po prostu do tego stworzony. No ja do tego nie byłam stworzona, szczerze mówiąc, a miałam przymus. Ja na przykład od początku uważałam, że to powinno być naturalne, więc yy, ja dużo przebywałam w internecie na grupach biblijnych. I to było w super miejsca, żeby mówić o Bogu, bo na grupach biblijnych ludzie sami szukali tego tematu. I w tamtym miejscu miałam najwięcej ciekawych rozmów. Nigdy przy drzwiach z nikim nie miałam takich rozmów, jak te rozmowy na grupach biblijnych. Tylko problem był taki, że ja tego nie mogłam raportować, bo to się nie zaliczało jako służba. Więc ja wykazywałam na raporcie zero. Ale ja czułam w środku, że ja robię dobrze, że, że to jest naturalne i że ja więcej rozmawiam z ludźmi niż kiedykolwiek o Bogu. I na tym słowie Bóg stawiamy kropkę i zaprosimy na część drugą.